Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku Info Simsów, a dzisiaj porozmawiamy sobie o aktualizacji lipcowej, czyli aktualizacji przed dodatkiem Rancho do gry The Sims 4, więc powiedzmy sobie wprost, ta aktualizacja ma też nas przygotować na dodatek Rancho, który już wyszedł, jak to oglądacie, więc jeśli chcieliście go kupić, to możecie i możecie sobie w niego już pograć, więc piszcie, co sądzicie o dodatku. Ja zamierzam poczekać na jakąś tutaj promocję, a więc jeszcze chwilkę, pewnie kilka miesięcy sobie poczekam, więc piszcie, jakie wy macie wrażenia z nowego dodatku. Dzisiaj się skupimy na aktualizacji, która dodała pewne rzeczy. Po pierwsze dodała nową nam tutaj potrawę, czyli potrawę trzy siostry, czyli takie chili, można by powiedzieć. Za chwilę sobie na nie spojrzymy. To chili jest dodane do grilla i tam je można właśnie przyrządzić, więc nie znajdziecie na kuchence, znajdziecie na grillu. I tak jak mówiłam, nowym przepisem na grillu są te trzy siostry. O, tu jest nawet napisane chili trzy siostry, proszę bardzo, więc nie myślałam, że się będzie w polskiej wersji tak nazywało, więc z tymi również tutaj cudzysłowami. Okej, bardzo fajnie, więc łatwo rozpoznać to chili i wiadomo, że to jest chili, więc bardzo fajnie, myślałam, że same trzy siostry będzie, że tak specjalnie to napisali w cudzysłowie, że nazwa będzie Trzy Siostry, a to rzeczywiście nazywa się Chili Trzy Siostry, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ja tego wcześniej przed nagrywaniem tych Info Simsów nie testowałam, więc dopiero teraz pierwszy raz testuję, proszę bardzo. A więc potrawa, proszę bardzo, tak wygląda. Teksturka nawet nie jest zła, ale bym nie powiedziała na pierwszy rzut oka, że to jest chili, tylko bym powiedziała, że to są jakieś cukierki, ale jednak miło widać, podkreślone jest to, że tam są jednak, bym powiedziała, że jest ta kukurydza, właśnie fasola, dynia, rzeczywiście te kolory to bardzo fajnie oddają i mamy też tutaj opis właśnie całego dania, więc tutaj też ta tradycja kulturowa i właśnie jak dodają teraz przepisy twórcy właśnie związane z jakąś kulturą, to jest to dalej właśnie podkreślone i właśnie jest cały opis danego dania, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie i widzą, że danie jest bezpieczne dla wegetarian i jest bez laktozy, więc dla wszystkich simów, wszyscy simowie normalnie mogą sobie je zjeść. Następnie możemy w końcu pomalować sufity, a więc sufity to jest coś, co teraz możemy malować i właśnie kategoria wzory i podłóg zostały zamienione na wzory podłóg i sufity i tam mamy możliwość właśnie startowania albo po pokoju, albo według płytki, czyli pojedynczo, albo po pokojach. Bardzo fajnie to wygląda, jest dosyć intuicyjne, jedyne moim minusem jest takie to, jest coś takiego, że jeśli użyję zakraplacza, to niestety widok sufitów mi znika i nie mogę zakroplić niczego, więc mam nadzieję, że gdzieś to może poprawią, bo niestety jak już coś raz położę, później sobie za miesiąc wejdę znowu do tego domu i będę chciała sobie zakroplić, żeby wszędzie zrobić na przykład ten sam, albo na nowym pokoju, który dodam, zrobić ten sam sufit, to niestety będę musiała przeszukiwać katalog ręcznie, bo niestety, mówię, zakraplacz na ten moment nie działa. I też to sobie za chwilę zobaczymy również w grze, jakby co, również o tym szybki short również powstał, ale zanim jeszcze przejdziemy do gry, to również chciałam wspomnieć, że właśnie w trybie budowania możemy również używać tej tak zwanej swobodnej kamery, którą po prostu, to jest po prostu pod tabem, a więc jak pod tabem sobie klikniemy, znika nam interface i możemy sobie swobodnie na WSAD oraz właśnie QE sobie wszystko nachylenia zmienić i zrobić sobie fajne zdjęcia, to również to samo możemy zrobić w trybie budowania, więc teraz też jakbyśmy chcieli zrobić już zdjęcia w trybie budowania, to również można, więc nie trzeba do fajnych zdjęć już, bym powiedziała, wprowadzać jakiegoś sima na parcelę, można to wszystko zrobić w trybie budowania. I tak jak mówiłam, w trybie budowania tutaj mamy wzory podłóg i sufitów i jak sobie to klikniemy, to nam się pojawiają podłogi i jak kliknę na przycisk sufity, to się pojawi, to się na razie nic nie pojawi, ale bym powiedziała, jest tutaj opcja wyboru dokładnie ta sama jak przy podłogach, więc bardzo fajnie. I jak kliknę jakąś podłogę, to dopiero wtedy się pojawiają sufity na danym piętrze. Jak sobie wybiorę opcję właśnie malowania po pokojach, to sobie mogę ładnie zaznaczyć. I jak sobie odkliknę, tutaj to widzimy, już mi się na podłogi, no to mi się sufit zniknął. Jak z powrotem kliknę i mam cały czas podłogę, którą właśnie mam, trzymam w rączce jakby, to mi się pokazuje, jak kliknę na przykład zakraplacz, jak widzicie podłogi czy sufity zniknęły, więc teraz nie mogę zobaczyć, co tam na tym suficie zrobiłam, więc to mnie troszeczkę irytuje. Jak mam młotek, to niestety też nie mogę tego młotkiem zrobić, więc niestety trzeba, bym powiedziała, to na przykład jakbym chciała zdjąć to pewnie ręcznie albo z kontrolem, nie, z kontrolem też się nawet nie da zdjąć, bo przeważnie z kontrolem się dawało zdjąć, a tutaj widzę, że niestety z kontrolem niczego nie można zmienić, więc można ewentualnie zmienić tylko podłogę na inną widzą, więc to jest, bym powiedziała, średnie rozwiązanie, że nie da się tego
usunąć nawet z kontrolem, więc no inny nie da się usunąć młotkiem, bym powiedziała, więc tutaj to troszeczkę średnio działa, ale tak jak mówię, to też fajnie, ładnie działa na różnych, bym powiedziała, właśnie wysokościach, czy na różnych poziomach, więc tu mamy dom dwupiętrowy, teraz się bawiliśmy pierwszym piętrem, a jak się przejdę na dół, to mamy tutaj parter i też jak się odkliknę, to proszę bardzo, widzimy domek, jak się kliknę z powrotem, to widzimy sufity i bardzo ładnie można właśnie się rozróżnić pomiędzy właśnie piętrami. Bałam się tego właśnie, jak to będzie wyglądało w domach wielopiętrowych, ale według mnie działa to bardzo fajnie. No oprócz tego, że nie mogę zakroplić ani usunąć niczego, więc niestety jeśli chodzi o sufity, więc to mi bardzo źle działa, chyba że jakbym weszła w trybie tutaj, to tutaj mogę coś, o to mogę, a więc dobra, więc muszę się przesunąć, bym powiedziała, aż do tutaj bym powiedziała takiego widoku aż niskiego, żeby móc od dołu zakroplić, to wtedy można, więc to, ale to jest bym powiedziała bardziej uciążliwe. A czy od dołu mogę również usunąć? Nie, od dołu, a nie, mogę usunąć cały sufit pewnie, co nie? Co raczej usunęłam sufit niż tutaj cokolwiek innego, więc weźmy tak, usunęłam cały sufit niż samą tutaj podłogę, która była na suficie, więc niestety to jest średnio intuicyjne i tego się niestety nie da jakby za bardzo zdjąć. Szkoda bardzo, ale i tak jest na plus to, że w ogóle coś takiego jak malowanie sufitów posiadamy i tak jak mówiłam, jeszcze tak wolna kamera, więc jak kliknę tab, to mam możliwość wolnego się poruszania i też mogę się przybliżyć, mogę sobie ku zejść w dół. Za pierwszym razem jak robiłam shorta, to się troszeczkę szamotałam tutaj, ale tutaj ładnie już mogę, o teraz się nauczyłam troszeczkę właśnie schodzić i poruszać i można sobie ładne zdjęcia też porobić. Sobie jeszcze niżej zejdziemy, jak sobie włączymy włączyłam sobie sufit, to też można razem z sufitem zrobić zdjęcia. Jak kliknę G, to nawet można, widzicie, kratki zdjąć i można robić normalne zdjęcie, tak jakbym była normalnie w trybie życia właśnie, jakbym chciała gdzieś właśnie zrobić ładniejsze zdjęcia właśnie parceli, na przykład na jakiegoś bloga, czy na cokolwiek, albo dla samego siebie, to tutaj zdecydowanie można już nawet w trybie budowania, więc myślę, że wielu budowniczym to naprawdę ułatwi życie i pozwoli właśnie robić screeny już w czasie budowania, a nie tylko już po całym procesie i wprowadzając jakiegoś sima na parcelę, co jest bardzo, bardzo mega fajnym rozwiązaniem. W kasie zaś pozmieniano jak cechy, bym powiedziała, w jakich kategoriach są ułożone, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda, chociaż pewnie teraz będę się gubiła, bo się przyzwyczaiłam do tego, jak były różne cechy rozłożone, więc na pewno będzie trzeba się do tego przyzwyczaić. Plus do trybu tworzenia sima dodano nowe fryzury oraz na pewno jedne nowe brwi. Zaś jeśli chodzi o podłogi, ściany, ogrodzenia i drzwi, to tutaj macie wypisane, do których właśnie ścian, wzorów, podłóg dodano nowe kolory, a więc teraz mamy już więcej kolorów na przykład właśnie dla różnych podłóg, co jest bardzo fajne i właśnie bardzo fajnie wygląda, więc ja tutaj nie będę pokazywała nowych wzorów, ale naprawdę, naprawdę jak będę budowała na pewno domek, to na pewno będę się przyglądała nowym, różnym też, bym chciała z gry podstawowej właśnie podłogom, których wcześniej nie używałam, bo na przykład miały tylko jeden kolor, a teraz mają znacznie, znacznie więcej, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i polecam właśnie zajrzeć do tych podstawowych podłóg, drzwi i tak dalej, bo wszystkie dostały, czy większość z nich, dużo z nich dostało właśnie nowe kolorki, co fajnie odświeża w ogóle grę podstawową. Jesteśmy w trybie tworzenia sima, tak jak mówiłam, mamy tutaj, no właśnie, inaczej rozprowadzone cechy. Cecha niezdarna, wrażliwa na pewno nie były w emocjonalnych, widzę tutaj ambitna jest również, tu zdecydowanie było mniej cech i na pewno będę musiała się długo przyzwyczaić, żeby tutaj na przykład niezdarną czy ambitną tutaj znaleźć. Widzę, że tutaj w tych cechach jest nadal ich mało i nie wiem, czym chyba mistrz parkietu jednak tu chyba doszedł do hobby, bo mistrz parkietu chyba był gdzieś indziej i może zapaleniec też tu doszedł, bo tutaj uwielbia naturę tu chyba doszło, bo tutaj było chyba tego mniej zdecydowanie w stylach życia i z tego bym widziała średnia ilość. Widzę, nie wiem, gdzie była nadgorliwość, ale okej. Okay. Zdecydowanie widać, że tego jest mniej niż było. No i w towarzyskich nadal jest całe mnóstwo rzeczy, ale widzę, że pewnie już nie mieli gdzie tego indziej, bym powiedziała, wepchnąć, więc tutaj to zostało. No zdecydowanie widzę, że tutaj w tej części jest, bym powiedziała, tego więcej, a w tej takiej stylu życia jest tego troszeczkę mniej. Wydaje mi się, że stąd przenieśli to troszeczkę tutaj te cechy, ale przynajmniej tak mi się wydaje, na pewno będę musiała się do tego na pewno przyzwyczaić. Tak jak mówiłam, dodano jedne nowe brwi. Jestem ciekawa, czy teraz będę ją miała znaleźć. To chyba są na końcu. O, chyba to są te różne brwi, które dodano, nawet chyba nie jedne, tylko ich troszeczkę więcej
tutaj dodano, tak mi się przynajmniej wydaje, że to są właśnie te nowe brwi, które właśnie doszły do gry, więc tutaj na samym końcu mamy więcej nowych brwi, więc tutaj możecie korzystać i zobaczyć sobie, czy doszło coś, co Was interesuje. No i również na pewno doszły nowe tutaj włosy, to może sobie pofiltruję po grze podstawowej, to będzie mi troszeczkę pewnie łatwiej je znaleźć, bo wiem, że to są fryzury kobiece, ale nie to jest fryzura od Emi. O, na pewno doszły te tutaj warkoczyki, bo to jest nowa fryzurka, to na pewno na pierwszy rzut oka widzę oraz... Czy znajdę jeszcze jakąś fryzurkę? Bo wiem, że chyba za dwie fryzurki doszły, ale pewnie nie potrafię drugiej fryzurki znaleźć, ale proszę bardzo. O, ta, to jest chyba nowa fryzura, która również doszła do gry. O, i to. O, ten tutaj, bym powiedziała, warkocz to jest na pewno nowa fryzurka. Bardzo fajnie wygląda tutaj. Linia włosów, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie to zrobione, więc to są właśnie nowe włosy, które doszły do gry. To jest naprawdę super, super zrobiona fryzura, bardzo mi się podoba. Więc tutaj na pewno widać, że tutaj na pewno detale naprawdę bardzo fajnie grają tutaj rolę i tutaj tak wyglądają nowe fryzurki, które doszły do gry. I co by to była za aktualizacja, gdyby nie naprawiła miliona błędów i również ta aktualizacja naprawia bardzo, 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 bardzo wiele błędów. Wszystkich nie będę czytała, bo to są jakieś takie też drobne rzeczy, jakieś płynne rzeczy, jakieś tam poprawy w opisach, literówki, poprawy w tłumaczeniach, więc tutaj też takie się zdarzyły, chociaż nie wiem, czy właśnie będzie to po prostu w polskiej wersji językowej, ale tam jeszcze też było powiedziane, że w niektórych językach poprawiono tłumaczenie, dla niektórych obiektów na przykład poprawiono to, ile mają kosztować, więc tutaj pewne rzeczy poprawiono, ale nie napisano dokładnie co. Jedną z rzeczy, która mnie najbardziej interesuje, to jest to, czy rzeczywiście Simowie będą korzystać z bliższej umywalki, która jest bliżej toalety, czy on tutaj będzie powiedziane, częściej będą korzystać z umywalki, która znajduje się najbliżej toalety. Jestem tego bardzo ciekawa, no bo teraz wiemy, że działa to średnio, więc zobaczymy. Jestem ciekawa, czy będą korzystać z bliższej umywalki, gdy mają pozmywać naczynia, a nie iść na przykład, pójdą do kuchni, a nie na przykład do łazienki. To się zastanawiam, bo to zawsze też jakoś tak bym słabo działało, więc zobaczymy, czy będą raczej korzystać z umywalek w toaletach, czy może w końcu w kuchniach. Zobaczymy. Zobaczymy, przynajmniej może będą myli ręce w tej samej toalecie, co załatwiali się. Zobaczymy. No więc tutaj na pewno trzeba będzie to mocno przetestować, ale nie napisali, że to wyeliminowali, tylko że będą częściej korzystać. Zobaczymy, jak często. I tak jak mówiłam, jest tu strasznie, strasznie dużo różnych naprawionych błędów, jest dużo błędów naprawionych z zakrzywionymi ścianami, więc jeśli napotkaliście się jakieś podczas właśnie budowania, to tutaj warto, bym powiedziała, poczytać sobie, bo jest tego naprawdę, naprawdę trochę. No niestety nadal nie naprawiono błędu, który ja tutaj doświadczam w swojej rozgrywce, jeśli chodzi właśnie o talasofobię i strach przed pływaniem, niestety, czy strach przed wodą, przepraszam, więc to niestety nadal nie jest naprawione i wiele jakichś takich innych też ważnych błędów niestety nie naprawiono, które gdzieś tam odczuwam albo gdzieś tam widzę, więc niestety tutaj bym powiedziała, ta lista jest jaka jest, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepsza. To jest po prostu też, o, zwierzęta się nie starzeją i nie umierają, gdy jest opcja starzenia się zwierząt wyłączona, więc to widzę, że to też na pewno dla wielu z Was, która gra na wyłączonym starzeniu, na pewno będzie bardzo, bardzo ważna z punktu właśnie widzenia zwierząt, że Wam zwierzęta się już nie będą starzały na wyłączonym starzeniu, więc bardzo, znaczy na wyłączonych właśnie starzenia się zwierząt w opcjach gry, więc też jeśli z tym mieliście problem, to tutaj też to akurat naprawiono, więc można się tutaj cieszyć. Oczywiście link do opisu aktualizacji znajdziecie w opisie odcinka, tak jak zwykle, więc jeśli chcecie sami go przeczytać, to w opisie odcinka znajdziecie link. Piszcie, co Wy sądzicie o aktualizacji, czy napotkaliście jakieś nowe, duże błędy, bo ja na razie o żadnych nie słyszałam, więc na razie chyba po aktualizacji wszystko w miarę śmiga i ładnie działa, ale piszcie, jak Wam się to sprawdza i czy naprawiono jakieś błędy, o których marzyliście, żeby w końcu naprawiono. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, ja mam nadzieję, że Wam się podobał. Serdecznie również w sobotę zapraszam wszystkich na live'a, który będzie na kanale, więc serdecznie, serdecznie zapraszam i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!